Walka wzmacnia, brak walki osłabia. Tak rozumiem to dzisiejsze Słowo Boże, w którym czytamy, że król Jojakin, kiedy Jerozolima była oblegana przez Nabuchodonozora, on po prostu wyszedł i bez żadnej walki poddał się. Nawet nie zaryzykował walki, nawet nie podjął jakiegoś wysiłku, żeby cokolwiek spróbować postawić jakiś opór, ale po prostu poddał się bez walki. Ale wcześniej czytamy o nim, że on czynił to, co jest złe w oczach Pana. Więc tak jest, że jeśli w swoim życiu nie podejmujemy walki na różnych frontach, od najprostszych rzeczy, jak poranne wstawanie, czy zachowywanie jakiegoś rytmu dnia, jakiegoś porządku dnia, po zmaganie o wierność, modlitwie, swoim obowiązkom, pracy i tak dalej. Jeśli nie podejmujemy tej walki, to nas bardzo osłabia i w momencie, kiedy przyjdzie jakiś większy problem, czy jakieś większe zmaganie, to człowiek natychmiast ulegnie, natychmiast upadnie, bo jakby nie trenował, bo nie ćwiczył. Właśnie ta codzienna wierność swoim obowiązkom, wierność, nie wiem, porannemu wstawaniu, wierność jakiemuś porządkowi dnia, zmaganie się o utrzymanie siebie w jakichś takich ryzach i w jakiejś takiej kondycji, powoduje, że w człowieku wzrasta siła jego woli, że też łaska Boża coraz mocniej się ugruntowuje w człowieku i kiedy przychodzą momenty jakichś zasadniczych walk, człowiek jest silniejszy i człowiek ma więcej mocy do tego, aby stawić opór. W przeciwnym razie, jeśli sobie folguje, jeśli nie podejmuje takich codziennych zmagań o drobne rzeczy, to jest jak ten król Jojakin, który w momencie zagrożenia po prostu natychmiast się poddaje, nie podejmując nawet próby obrony tego, w czym żyje.